No już mamy kurwa na minusie, auto zmarznięte, a ja dalej nie mam ogrzewania, więc jedziemy po ogrzewanie. Przynajmniej mam nadzieję, że to kurwa dzisiaj zrobi znajomy, ale trzeba odświeżać szyby. A tu mam taką fajną z przedłużką do tej szyby, nie? Dzisiaj powywozić auto na działkę. Zrobić miejsce, bo prolog Barburki jedzie tam przez plac u Łukasza. Co jeszcze? Uszczelki nasmarować, no bo jak spadło poniżej zera, to troszkę przymarzły, więc nasmaruję sobie dzisiaj te uszczeleczki. Uszczelnię ten dach, chociaż padało całą noc i widzę, że guma do rzucia się spisała, no ale to wiadomo, chwilowe rozwiązanie. No i to ogrzewanie, mam 32 stopnie nastawione, a tu piździ. No to jest chyba najważniejsze teraz, zrobić to ogrzewanie i sprawdzić w tylnej klapie wiązkę, czy ona tam nie jest przerwana, w sensie do tego wstecznego, nie? Jestem ciekaw, kiedy te fotele przyjdą, bo tam chłop mi pisał, że miał problem z wysłaniem tego paletą. Ja to wysłałem swoją, wysłałem dwoma paczkami. No i w końcu tu posprzątać, wyprać te dywany. Yes. Daje to auto frajdę, tylko naprawdę trzeba się z nim pobawić. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie. To mam rozbieralne. Tam jest cały ten silniczek. Teraz jak się wsłuchacie, posłuchajcie. Coś go blokuje. Nie, bo na dole już jest go dobrze. Bo tak na dole dobrze. Ale tu leci zimno. No nie, no ciepłe leci, ale nie gorące. O. No jakby, no to jest fajne już. Jakby takie leciało, to mi wystarczy. Dobra, to jest problem, bo on tu silniczki nie otwiera. No i teraz chłodne znowu, znaczy chłodniejsze. On zamyka silniczek. Nie jest to silniczek. No nic no. Kolejna osoba się poddała. Jest takie bardzo letnie powietrze, które przy niższej temperaturze nie będzie nawet letnim powietrzem. Nie wiem, skombinuję nad takim czymś chociaż, no na razie, bo to też gówno, mało co grzeje, więc składam to. Dobra, biorę się za sprzątanie jakieś tutaj na razie, narzędzia komplementuję, wszystkie rzeczy posprzątam, podkurzam, przygotuję pod fotele. To jeszcze znalazłem, to się kurwa może przydać. Cała książka, gdzie co się znajduje, nawet z tym ogrzewaniem. Więc jak znajdę osobę, która będzie umiała to zrobić, to jej to pokażę. Korzystając z okazji, że wywożę rzeczy, zostały mi te Asa Revolution. To są oryginały, kute oryginały, dziewiętnastki. Niech no zerknę, co tu się dzieje. ET30 8,5 szerokie. No i są trzy, bo jedna niestety uległa awarii. Można sobie ją naprawić, dam ją za darmo. A te trzy opony śmietnik raczej. Ile one mają? Za 4 mm. Powiedzmy za 7 stówek. Oryginały naprawdę są drogie. Teraz stoi jednym kołem wyżej, jednym niżej i jest równo, a tak to ta prawa strona jest niżej przez to. Wiadomo, że ma skręcę na koło, ale jest bliżej tutaj. Nie wiem dlaczego. W sumie wiem, no. Jak idzie wyżej, to się odsuwa. A teraz wam pokażę z drugiej strony dla porównania, tam gdzie jest napompowany prawidłowo. Taka jest odległość, więc to jest 3,5 cm różnicy, jeżeli chodzi o wysokość z jednej i z drugiej strony. Czekam na swoją kolejkę, będziemy wyważać przednie koła, bo nie wyważałem ich. No i prawie wszystko dzisiaj zrobione, w sensie z obowiązków, bo w aucie nadal nic, oprócz tego, że uszczelniłem dach. Pozostało mi jeszcze wyodkurzać środek, wyczyścić plastiki. Tu jest takie rozprucie
Ale ja sobie łatkę zrobię, nie będę tego dawał tapicera przecież. Łatkę będę to sobie potem malował. No tu już parę elementów czarnych, jeszcze to. I zaczyna to jakoś wyglądać. Kurwa, wy odkurzać to auto, to jak odkurzać mieszkanie. Lincoln stoi i będziemy próbować. Podobno Gesslera z WA i zobaczymy. A wiecie, jaka jest najlepsza pozycja w menu? Wszystkie pozycje z menu powyżej. I taką wziąłem. Idziemy kosztować. A ten jaki odpicowany? Ja pierdolę w środku. W sensie wyczyściłem, wyprałem wszystko. Tapicerki. A zamiast ogrzewania mam małą farelkę. Tymczasowo. Stając w chwili, gdzie trawi mi się jedzenie przed treningiem, no i w sumie na zakończenie odcinka takiego dosyć mało produktywnego, no bo oprócz tego, że wysprzątałem sobie wnętrze, wyczyściłem wszystko dokładnie, skór nie robiłem, ponieważ będę je malował, jak mówiłem, poczytałem komentarze z poprzedniego odcinka i do paru się odniosę, bo ja się też parę razy powtarzam, ale IQ niektórych osób jest kurwa przerażające, bo już pomijam gościa, który całe życie oszczędzał na Dacie Duster razem ze swoim partnerem treningowym, małżonkiem, i w co drugim odcinku pisze, że musiałbym kupić Dustera, bo Duster jest bezproblemowy i nie miałbym problemu. Czy innego idiotę, który zakłada co chwilę konto, bo co chwilę dostawał bana, tylko zakłada to konto po to, żeby coś tam podziubać, powkurwiać mnie, ale to już nie działa i widzę, że ludzie też nie reagują, ale on dalej się tym jara i odnośnie takiej osoby dam wam link pod tym filmem. To jest właśnie taka osoba, jak i inne właśnie takie osoby. Spodobał mi się film Hater, ale jak to się mówi po naszemu, chuj mu w dupę. Natomiast odnoszę się do komentarzy, które, kurwa, ludzie, znacie mój gust i wiecie, że ja nie kupię nowego auta, mógłbym sprzedać wszystko, co mam i mieć ze 100 tysięcy, wziąć kredyt, mieć 200 tysięcy i kupić nowe auto, ale co z tego? Przede wszystkim za 100 tysięcy, czy tam 200, nie kupiłbym takiego nowego auta, jakie chcę, czyli na przykład jakiegoś Brabusa, czy S60, trójkę najnowszą, no za te pieniądze bym nie kupił, tak? Więc po co mam się w to pchać? Czy G-klasę? Nie chcę się w to pchać. Ja lubię auta nietypowe, lubię auta starsze. Wielokrotnie mówiłem, że jest coś w tych autach, coś, co po prostu sprawia, że chcę je mieć. Może ten majestat taki, jak jadę tym Lincolnem. Owszem, nowe auta też są niektóre duże, ale to nie jest to samo. Mieć auto takie, jak ma ktoś już tam, ktoś już, jakoś większość osób. Tylko mieć auto i robić go dla siebie, kupić go taniej i robić go dla siebie. Więc można pominąć kwestię jakichś tam bolączek, kurwa, 21-letniego auta. No to jest głupota takie rzeczy pisać, co chwilę coś się jebie, bo przede wszystkim tutaj się nic nie jebie w tym aucie. To obecnie, co ja robię, było od początku, czyli nie było ogrzewania, niwo stało krzywo, jest czujnik do przestawienia. Jedyne, co się stało, to jest właśnie z tą ubogą mieszanką. Czyli prawdopodobnie pompa paliwa, co jest rzeczą eksploatacyjną i się wymienia, tak jak w każdym aucie, albo jak ktoś tam pisał, kolanko z tyłu przy kolektorze ssącym. Więc to są rzeczy, które się wymienia, tak jak olej, tak jak filtry, tak jak całą resztę. Mówiąc, że co chwilę coś się w tym jebie, kupiłbyś coś innego i tak dalej, piszecie bzdury, kurwa, no chcecie, to kupujcie sobie Audiczkę A4, A6, kurwa, jeździcie tym, co mają wszyscy, a ja nie wymagam, żebyście oglądali i wpierdalali swoje trzy durne grosze, bo ja cenię komentarze ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, napisania, pisząc spróbuj to, sprawdź to, może to pomoże, a zajedź tam, czy na przykład, powiedzmy, konstruktywną krytykę.
typu, że nie podoba mi się to, to mi się nie podoba, to bym zmienił. No okej, no zmieniłbyś, to byś zmienił. Ja też nie wymagam, żeby każdemu się to podobało. Ale na przykład komentarz typu, że kurwa, człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy, też tam jeden kurwa pajac napisał, ale to jest taki sam jak ten właśnie odnośnie z linku. Pisząc, że lampy, które włożyłem, zwieśniaczyły samochód. Kurwa, chłopie, przecież te lampy są piękne. Mało tego, podobają się wielu osobom. To, że tobie się nie podobają, nie znaczy, że mają się nie podobać innym i że, kurwa, zwieśniaczyły samochód, bo dla mnie wieśniakiem jesteś ty, pisząc taki komentarz właśnie z anonimowego konta. Jesteś zwykłym lepcem i tyle. I jeżeli masz takie rzeczy pisać, to napisz konstruktywny komentarz typu: a nie podobają mi się te światła, bo na przykład nie pasują do tego i tego. A nie, że nie podobają mi się, bo nie podobają, bo o tak, bo dlatego mają się wszystkim nie podobać, kurwa. I do tego jeszcze nazwać, kurwa, mnie wieśniakiem. No chciałbym, żebyś mi to powiedział w twarz, no ale za dużo takich cieci przerabiałem i tobie też po naszemu chuj w dupę. Dobra, no co do tych wstecznych, na razie temat zostawiam. Zostawię to mojemu elektrykowi, we wtorek na to zerknie, mam nadzieję, że to znajdzie. To sterowanie ciepłem, ta klapa jest, musiałbym ściągnąć tunel środkowy, więc na to będę potrzebował więcej czasu, na razie będę sobie tym takim dogrzewaczem grzał. Co do liftu samochodu, z jak największą chęcią, największą przyjemnością, proszę was, powiedzcie mi, jak zrobić lift tego samochodu, bo nigdzie nie ma do niego tych adapterów między Niwo a górę. Są do drugiej generacji, do pierwszej jeszcze nie znalazłem. Jeżeli ktoś jest w stanie podnieść go z dychę do góry, kurwa, ludzie, jak najbardziej, dawajcie, przyjeżdżam do was i działamy. To nie jest tak, że ja nie chcę, bo ja bardzo bym chciał go podnieść do góry, no. Resztę sobie dłubię sobie po swojemu, nie każdemu musi się podobać, a jeżeli się komuś nie ma zamiaru podobać i ktoś wchodzi tylko, żeby po prostu sobie coś pierdolnąć, no to kurwa, no, znajdź sobie jakieś zajęcie, a poza tym, tak jak mówię, ja nikogo nie zmuszam do oglądania, ten kanał naprawdę nie zarabia dużo, on zarabia $100 miesięcznie i to jest całość przychodu z tego kanału, a filmy, sam montaż filmów, nagrywanie filmów, to wszystko zajmuje mi o wiele więcej czasu i tak samo nerwy przy tym też tracę, montując film, nagrywając coś, jednocześnie pracując, bo muszę przerwać pracę, żeby wam coś ograć i ja to robię dla ludzi, którzy mają też taką zajawkę jak ja, że lubią sobie pogrzebać, czasami stracą, czasami zyskają, mogą wyciągnąć coś dla siebie, ja też wyciągnę coś od was dla siebie i właśnie dla takich ludzi to ogrywam, gdzie możemy wymieniać się spostrzeżeniami. Ja też nie jestem przecież kurwa mechanikiem, nie jestem elektrykiem, po prostu robię sobie coś dla siebie i robię sobie po swojemu, jednocześnie korzystając z pomocy ludzi, życzliwych ludzi, mechaników, nie mechaników, którzy chcą mi pomóc, niejednokrotnie wciskają mnie bez kolejki, albo po prostu tak jak Łukasz na przykład z BMKaru udostępni warsztat czy garaż tam kawałek, żebym ja sobie mógł dłubać. Oczywiście ja szukam teraz swojego pomieszczenia, bo ja sobie wynajmę jakieś takie pomieszczenie i będę sobie sam robił. Także mam nadzieję, że nie odbierzecie tego znowu jako tłumaczenie jakieś, że odbierzecie to w miarę normalnie i tyle. No, do następnego odcinka i miłego wieczoru, ja lecę na trening.